Z łaski Chrystusowej kontynuujemy naszą lekcję ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Królewskiej, piąty rozdział, pierwszy werset. Tłumaczenie na żywo, lekcja ze Starego Testamentu z kościoła w Atenach na Kifisi. Anaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Namana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naman poszedł i oznajmił to swojemu panu: tak, a tak, mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył wtedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Namana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysłał do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i powie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naman oburzył się i odchodząc odpowiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imię Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić, potem odwrócić się i oczy pałając gniewem? Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to czynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Przyszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według Słowa Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł: jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko panu. W tej jednej sprawie tylko niech pan będzie pobłażliwy dla twego sługi, mianowicie.
gdy władca mój wstępuje do świątyni Remona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddać pokłon świątyni Remona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Remona, niech Pan będzie pobłażliwy dla Twego sługi w tej jedynej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju, a gdy odszedł od niego kawał drogi, amen. Wzruszająca historia, o której nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że wiele trędowatych było w Izraelu w czasie Elizeusza proroka, ale nikt nie został wyczyszczony, jak tylko Naaman. I pytaniem jest, dlaczego, jak został oczyszczony i dlaczego został oczyszczony? Tylko on. To jest poważne, bo było wielu trędowatych w Izraelu, tam gdzie był Elizeusz. Czyli więc jest bardzo ważne, umiłowani w Panu, aby Bóg nam dał dzisiaj, abyśmy zrozumieli, aby dał nam naukę, kiedy, jak, dlaczego możemy wziąć nasze prośby i jakie wielkie one są i potężne. Prośby naszego zdrowia, ale jakiekolwiek inne prośby. I ile większa prośba, tyle nie można poprawić. Tak jak trąd. Trąd był chorobą, straszną chorobą. Zżerało ciało ludzkie, gniło ciało ludzkie i na koniec umierał człowiek. I to było bardzo coś złego, ale najgorszą rzeczą było, że ten człowiek nie mógł, bo to była zarażająca choroba, nie mógł żyć razem z tymi, którzy go miłowali i których miłował. Odwrotnie, żył sam na osobności, być może z innymi trędowatymi i jak przybliżali się ludzie do nich, wołali, nieczysty, nieczysty. Wyobraźcie sobie teraz życie, którym żył taki człowiek, z którym żył taki człowiek, oddalony od osobności, w beznadziejności. Życie jego kończyło się i ciało jego rozpływało się, gniło. I teraz trąd jest poważną chorobą. Oczywiście znaleźli uleczenie, ale to jest poważna choroba. Jak zostanie stwierdzone, że ktoś się zaraził tą chorobą. Ale jednak powtarzam, że przez cały czas to mówię, że ze Starego Testamentu Bóg nam daje w szczegółach i w głębokości naukę Bożą, abyśmy rozumieli przekaz, który chce, abyśmy wzięli, abyśmy odebrali. I przez ten rozdział przekaz jest bardzo wielki, bo powtarzam, że wielu trędowatych, mówi sam Jezus Chrystus, było w okresie Elizeusza proroka w Izraelu, nikt jednak nie został oczyszczony, uleczony. I wcześniej jest napisane, byśmy to zrozumieli, naprawdę, naprawdę wam mówię, że żaden prorok nie jest przyjęty w swojej ojczyźnie. Czyli objawia nam Chrystus z Nowego Testamentu, z Ewangelii Chrystusowej, że żaden człowiek Boży nie jest przyjęty w swoim otoczeniu. Dlaczego? Bo go znają. Znają go i nie mogą sobie wyobrazić to, co Bóg może uczynić. I w dodatku w Ewangelii świętego Marka jest napisane, że jak poszedł Jezus do swojej ojczyzny i zrobił wiele cudów, uczynił wiele cudów, zebrali się i powiedzieli, kim on jest? Kim on jest? On nie jest synem stolarza i
synem Maryi. To nie jest brat. Tych ludzi. Skąd on ma taką moc? I nie mógł Jezus Chrystus w swojej ojczyźnie, nie mógł uczynić żadnego cudu przez niewiarę ich, bo były obrazy. Znali go przez 30 lat. On był stolarzem. Znali go przez 30 lat, jak dorastał przez te lata w Nazarecie, razem z Józefem, z Maryją, i nie był niczym szczególnym, aż dopóki przyszedł odpowiedni czas i Ojciec Niebieski wysłał go na początku, aby przyjął chrzest w wodzie, chrzest upamiętania, aby przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, bezgrzeszny, i w ciągu dalszym wysłał go 40 dni, aby był kuszony przez diabła, i przemieścił go przez Ducha Świętego na pustynię, aby był kuszony przez diabła. I jak powrócił, stała się wielka walka. Po raz pierwszy diabeł będzie atakował człowieka i zwycięży. I został zwyciężony diabeł. Ani pożądliwości ciała, ani pożądliwości oczu, ani w pokusie pychy życia nie udało się, aby zwyciężyli Chrystusa. Nie, że przestał diabeł, ale oddalił się do czasu, ale on kontynuował przez cały czas kuszenia, aż do ostatniego kuszenia na krzyżu na Golgocie. I w taki sposób nikt, żaden prorok, człowiek Boży nie może mieć dobrych wyników w swoim otoczeniu, w swojej ojczyźnie. W Starym Testamencie, bo w Nowym Testamencie się zmieniły te rzeczy. Dlaczego się zmieniły? Bo nasz Pan mówi, tak jak mnie wysłał Ojciec do ludzi, w taki sam sposób ja was wysyłam. I ja jestem światłem świata i wy jesteście światłem świata. I dlaczego uwierzą Ojcu Niebieskiemu? Bo będą widzieć dobre wasze uczynki, które nie mogą być wykonane przez ludzi, ale tylko przez Boga. Będą się dziwić i uwierzą. I to jest bardzo dobra rzecz, bo jest piękna obietnica Jezusa Chrystusa z Jego słowa. Uwierz ty i będziesz zbawiony ty i twój dom, twoja rodzina. Jest bardzo ważną rzeczą, abyśmy wiedzieli, że jest przeciwstawienie w bezpośrednim naszym otoczeniu i to mogą być nasi rodzice, nasza matka, nasz ojciec, nasi bracia, siostry cieleśni. Ja to przeszłem, wszyscy to przeszliśmy. I od mojej matki, i od mojej siostry jeszcze, i od moich krewnych przechodzę to, ale poprzez przeminienie czasu zmieniły się te rzeczy i zmieniły się te rzeczy. Dlaczego? Bo oni mi to mówili, moi krewni. Jorgo, pomódl się za nas o ten problem, bo ciebie wysłuchuje Bóg. To jest coś poważnego. Czyli musimy, nasze życie musi być takie, aby nas wysłuchiwał Bóg. I to jest cała tajemnica. I kiedy nas wysłuchuje Bóg? Jak mamy wiarę, nadzieję i miłość. Te trzy pozostają. Jak nie mamy wiary, nadziei i miłości, nie wysłuchuje nas Bóg. Odwrotnie, jak mamy przekroczenie nieprawości, grzechy, wtedy nas nie wysłuchuje Bóg. I marno wszystko czynimy. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Czyli więc jest bardzo poważną rzeczą w naszym życiu, aby nas wysłuchiwał Bóg. I dlatego, że jesteśmy winni w wielu rzeczach i nie ma sprawiedliwego ani jednego, aby poprzez moją sprawiedliwość wysłuchiwał nas Bóg. Bóg nam dał drogę jedyną
drogę żałowania, upamiętania i spowiedzi. Ten, który się upamięta, który nawraca, który odrzuca grzech z łaską Chrystusową, on jest błogosławiony. Czyli dał nam piękny dar, upamiętanie i powrót. I mówiłem w tym kościele wiele razy, że tematem jest, że popełnimy błędy, popełnimy grzechy. Ja drżałem przed błędem, aż Bóg mi pokazał, że moje błędy jest bardzo łatwe, aby poprawił Bóg. Moje grzechy jest bardzo łatwe, aby oczyścił Bóg. Jak ja uniżę się, upamiętam się, powrócę, wezwę imię Jezusa Chrystusa i oddam Mu się. I wtedy On przychodzi i wszystko poprawia. I czyni wszystko nowym. Bo to jest dzieło Boże, aby czynił wszystko nowym. I to nie starczy to, ale jak spowiadamy się, upamiętuję się, odrzucam grzech mój, uniżam się, bo jak nie uniżysz, nie znajdziesz łaski u Boga, wtedy Bóg zadziała i nie tylko błogosławi nas i nie tylko wysłuchuje nas, ale jest wychwalane Jego imię poprzez nas. To, co zrobi z Naamanem, z tym jedynym, trędowatym w tamtym okresie Elizeusza, bo miał piękne cechy, które poprowadziły go do uzdrowienia, do zupełnego błogosławieństwa. Czyli co to znaczy uzdrowienie i błogosławieństwo? Nie tylko mu dał nowe ciało, ale dał mu też nowe serce, ale i dał mu też nowego ducha. Zupełna zmiana. Wszystko nowe. I w taki sposób to jest coś poważnego, abyśmy zwrócili naszą uwagę na naukę, którą chce Bóg nam dać. To nie jest jedna historia, to jest Słowo Boże dla nauki, dla kontroli, dla poprawy, ale i dla błogosławieństwa, abyśmy mieli owoc dobry, pokojowy, sprawiedliwy, z wynikami błogosławieństwa. Naaman. Jego imię jest, znaczy umiłowany człowiek, i któremu Bóg sprzyjał i dał Aramowi zwycięstwo poprzez niego. I Bóg widział jego przeszłość, jego teraźniejszość, ale jego przyszłość. I w nas widzi teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. I stara się, aby nasza przyszłość była naprawdę błogosławiona. I to jest decyzja Boga. Dzisiaj, jak przyszłeś do kościoła i słuchasz Słowa Boża i zawsze jak klękasz i modlisz się, Bóg będzie stwarzał sytuację i jak ty pozostaniesz uniżonym w spowiedzi, upamiętając się ze swoich grzechów, stworzy takie sytuacje, takie błogosławieństwo, które nie może wyobrazić sobie twój rozum. Nie możesz tego sobie wyobrazić. I nie powiecie mi, że Naaman mógł sobie wyobrazić, że może być uzdrowiony z trądu, albo że z jego żonie mogło przejść taka myśl. Trądu nie można było uleczyć. Pomimo tego był umiłowany. Był umiłowanym Boga. Czyli znajdował łaskę wobec Boga i wobec ludzi. Był umiłowanym człowiekiem. Wszyscy go lubieli. Nie był człowiekiem, którego nie chcieli. Zły, surowy. Był umiłowany, był delikatny, uniżony i Bóg mu sprzyjał. I znajdował łaskę u Boga i u ludzi. Ale miał trąd. I dlaczego trąd? Bo poprzez jego trąd będzie wychwalone imię Boga. Poprzez jego trąd my dzisiaj i tysiące lat ludzie, którzy czytają Słowo Boże, przyjmują naukę, jak, kiedy i czyni Bóg wielkie rzeczy u człowieka. I w taki sposób trędowaty
przyjemny człowiek, znajdował łaskę u Boga i u wszystkich ludzi w Aramowi. Ale był trędowaty. I teraz Bóg zaczyna działać. Jak działa? Wyruszyli Aramejczycy na łupieżcą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę i ta dziewczynka poprowadzili, została poprowadzona, aby usługiwała żonie Namana. I mógłby ktoś powiedzieć, szkoda tej dziewczynki, złapali ją do niewoli, sama, z dala od jej domu, od jej rodziny i żeby usługiwała jeszcze swoim wrogom i zaprowadzili ją do żony Namana i być może widać z tego, że była też przyjemna ta dziewczynka. Miała ładne dziewczynki. Nie mówię o zewnętrznych cechach, ale była słodka, nie sprzeciwiała się, była delikatna, była dobrym człowiekiem. I powtarzam, i powiem jeszcze coś, była wiernym człowiekiem. I wierny człowiek jest dobrym człowiekiem. Ten, który nie jest dobrym człowiekiem, nie ufa i nie wierzy Bogu. I w moim życiu zachowywałem się wiele razy z dobrocią, ale wiele razy z mniej dobrocią i wiele razy ze złością i surowością. Dlaczego? Bo jestem człowiekiem. Dlaczego? Bo jesteśmy winni w wielu rzeczach. Ale problemem jest, gdzie trwasz? W jakim stanie trwasz? Dochodzisz do siebie, powracasz, upamiętujesz się, spowiadasz, prosisz o przebaczenie od Boga, odrzucasz wszystkie te złe rzeczy, które były błędem i nie podobało się Bogu. I to jest ważna rzecz. I dlatego, że Naaman był Aramejczykiem i dlatego, że dziewczynka była z Izraelu, Bóg ich przyprowadził blisko siebie. I powtarzam, dlatego, że Naaman Aramejczyk był tym, który był i dlatego, że ta dziewczynka była tym, która była, Bóg zatroszczył się w bolesny sposób, niewolnictwo, że doprowadził ich blisko siebie w tym samym domu. I ta dziewczynka i Naaman nie był surowy, nie był twardym. Rób to, idź tam, czego nie robisz tego, bo jesteś kierownik, który działa z łaską Chrystusową, ale jesteś kierownik, który działa, przełożony, który zachowuje się z mocą samego siebie. Bóg niech nas zachowa. Czyli jest człowiek, który jest dobrym pasterzem, ale jest też człowiek, który jest złym pasterzem. U wszystkich owieczkach, które Bóg mu zaufał. I Bóg zaufał mu tą dziewczynkę, małą owieczkę, jednemu pasterzowi, który był Naaman. Jakie piękna rzecz. I to jest coś poważnego. Będą piękne złączenia i pierwsze złączenie dla błogosławieństwa jest mąż i żona. Dlatego nie modlimy się, aby nam podarował żonę albo męża, aby był bogaty z blokiem, z pieniędzmi, ale prosimy, aby dał nam kogoś, kto będzie chrześcijaninem. My, chrześcijanie, wierny, dobry, nie popełnijmy błędu, bo nawet jak ten błąd popełnimy, poprawi to Bóg, ale będą przygody. Bóg niech nas zachowa. I tutaj jest też wielu, którzy wzięli ślub przed uwierzeniem, ale Bóg uczynił to, co zrobił z Naamanem i z tą dziewczynką. Przyprowadził do mnie dziewczynkę, która była mała i dobra i do dziewczynki przyprowadził jednego młodego, który był jeszcze lepszy. Moja żona i ja.
Αντί να λέμε καλός ή κακός, να λέμε αυτό που βλέπει ο Κύριος στο δρόμο. Αυτό έχει σημασία. Στο μέλλον. Λοιπόν, τον έβλεπε, τον σπλαχνίστηκε. Popatrzyła się na niego, zlitowała się nad nim i powiedziała coś, co nie można powiedzieć, ale to powiedziała. Odważyła się i powiedziała. Czyli wiara tej dziewczynki to jest poważna broń. Co, jaka szkoda, że mój Pan nie jest w ziemi izraelskiej, bo tam jest prorok Elizeusz, który może uleczyć go z trądu w imieniu Pana. I to powiedziała jej żonie Naamana, a żona Naamana. I Naaman powiedział, co to ona gada? Powiedziała, jest prorok. Naprawdę jest prorok, który może uczynić tą rzecz. I my mówimy, jest Jezus Chrystus, który może to uczynić. Jest. Jest. Amen. Chwała Panu. Ja mówię, że jest. I zdecydował, aby pójść. I poszedł do królu Aramu i powiedział mu, powiedziała mi dziewczynka, że jest w Izraelu prorok Pana Zastępów, który może mnie uzdrowić. I król, który go miłuje, mówi, nie bój się, ja wyślę list do króla izraelskiego, wyślę cię z darami różnymi i jak naprawdę jest możliwość, abyś był uzdrowiony, uzdrowi, bo ja jestem mocniejszym królem. Jak rozkaże, uczyni to. Ale to nie jest wykonywane z rozkazem, to jest wykonywane z modlitwą i posłuszeństwem. I naprawdę bierze listy, idzie do króla izraelskiego. Ο βασιλιάς των Συρίων ήταν ο Βεναδάδ, σκληρός, άγριος, απεδείχθη εκ των υστέρων. I wysyłam ci mojego sługę Naamana, abyś go uleczył z trądu. A Joram jest niewierny, jest królem izraelskim, ale nie wierzy. Jest to możliwe. Jest to możliwe, aby tak było. Czyli zrozumiałem. Jest niewierny, bo jest podstępny, bo wszyscy mamy podstęp, jak czegoś nie rozumiemy. I nasza myśl idzie do podstępnych rzeczy. Dlaczego? Bo jesteśmy ludzi. Nasze serce jest podstępne i najprzewrotniejsze. Myślimy o podstępnych rzeczach. I wynik tego wysłał go, aby znalazł okazję, aby aby zaatakował nas. I rozdarł swoje szaty, przestraszył się, bo tamten król Aramu jest bardzo mocnym królem. Ale to, o tym usłyszał Elizeusz i od razu usłyszał o tym, bo o tym ogłosił. Zobaczcie, co zrobił król Aramu, wysłał trędowatego jego sługę, abym go uzdrowił. I Elizeusz zrozumiał. Co zrozumiał? Bóg go poinformował i powiedział mu, wyślij go do mnie. I tutaj zaczyna się poważny problem. Wysyła go król do Elizeusza i Naaman, który był wielkim wobec Aramu i bardzo był czczony, bo był pyszny też. Miał pychę w sobie. Ja jestem dowódcą wobec Boga. Nie jestem ja, Pan jest. Ja jestem dowódcą, królem. Ja jestem. I oczekuję teraz na Elizeusza, aby wyszedł z domu, aby go uczcił, bo on jest dowódcą wielkiego króla Ramu, aby się pomodlił do swego Pana i Pan go uzdrowi. Ale nie znajduje łaski wobec Boga, pyszny, nigdy. Ten, który
chodzi z wyobraźniami, wyobraża sobie, że On jest i nie ma innego. I ja przyszłem, bo mi powiedziała o tym dziewczynka. Oczekuje i chce zobaczyć. Nie widzi na to, co oczekuje. Na co oczekuje? Na wielkie rzeczy, dostojne rzeczy. Że stanie się, co się stanie teraz. Przyjdzie Lizeusz, pokłoni mi się, pomodli mi się. Ja jestem Neemanem. Wiesz, kim ja jestem? Neemanem jestem. I zamiast tego widzi jednego sługę Elizeusza, który wyszedł z domu Elizeusza. Nawet go do domu nie wpuścił. I wyobraźmy sobie teraz to. Nie powiedział mu, chodź, wejdź do środka. Zostawił go na zewnątrz i wysyła swego sługę i mówi, chcesz być uzdrowiony? Idź do Jordanu, obmyj się 7 razy, a twoje ciało wróci do zdrowia. Bardzo logiczne. Neeman się zdenerwował, oburzył. Ja mam iść się obmyć z trądu w Jordanie i odejdzie. Ani mi się nie pokłania, ani się nie modli, ani mi nie woła, nie podnosi rąk. Oburzył się. Dlaczego? Bo jest pyszny. Bo myśli, że jest kimś. Jest. Bo oczekuje na odpowiedź, że on, żeby go o uznanie. Bracia i siostry, nie oczekujcie na wielkie rzeczy. Od Pana oczekujemy łaski. Łaski za darmo. Za darmo jest łaska. Człowiek, który wymaga, nie bierze. Człowiek, który błaga, bierze. Co znaczy wymaga? Daj mi! Co znaczy błaga? Proszę cię. Pierwsze jest wyraz zupełnej pychy, a drugie jest wyraz zupełnego uniżenia. To jest coś bardzo ważnego. Jak przybliżasz się do Boga i do człowieka Bożego? Jak przybliżasz się? I na co oczekujesz od człowieka Bożego? Nie oczekujemy od człowieka Bożego czegoś, od Pana oczekujemy. Człowiek Boży, co ma zrobić? Co może zrobić? Jestem chory. Pomódl się, aby mnie Pan uzdrowił. Pomodlę się, ale Pan cię uzdrowi. I mogę się nie pomodlić, bo mogę zapomnieć, bo jestem człowiekiem. I mogę przypomnieć sobie. I mogę pomodlić się z niezainteresowaniem i mogę się pomodlić gorliwie. Dlaczego? Bo jestem dzbankiem zardzewiałym, człowiekiem. Wiesz, co to znaczy człowiek? Mniej niż zero. Żaden człowiek nie jest warty słowa. Sługa Boży, ani sługa Boży nie jest warty słowa. Oprócz jak wie o tym i wtedy znajduje łaskę u Boga. Czyli teraz co robi Elizeusz? Stara się pokazać, że nie uzdrawia Elizeusz, ale Słowo Boże. Bóg uzdrawia człowiekowi, który podporządkuje się Słowu Bożemu. Neeman jednak oburzył się i tylko, że się nie zaatakował Elizeusza, ale odjechał. I oczywiście straciłby szansę, bo z oburzeniem i ze złością nic się dobrego nie stanie. Traci szansę. Jakby chciał Bóg uczynić coś dobrego, nie uczyni. Ale dziękujemy Bogu, bo jest miły, przyjemny Neeman. Jest pyszny, tak, nie wie, jest twardy, ale jest umiłowany, lubią go ludzie i jego słudzy lubią go, bo jest miły. Słudzy są jego, służący są jego, ale jego zachowanie pokazuje, że go lubią. I mówi, Panie, co ci powiedział prorok? Jakby ci mówił wielkie rzeczy, abyś uczynił, nie uczyniłbyś tego. I co by ci nie powiedział, nie przyszłeś tutaj, abyś zrobił to, co ci powie, abyś został uzdrowiony. No tak. Co mi powiedział, żebym poszedł do Jordanu? Tak jakbyśmy my nie mieli rzek lepszych w Syrii. Z kąpielą odchodzi trąd. Nie. Nie odchodzi trąd z kąpielą,
w rzece, ale ze Słowem Bożym. W posłuszeństwie Słowa Bożego odchodzi trąd. Zrób to i zobaczymy. Co ci powiedział? Idź do Jordanu i obmyj się 7 razy. Zrób to. Co to takiego trudnego? Bardzo proste. I Neeman ma tą dobrą cechę. Przekonuje się. I to jest wielka tajemnica. Przekonuje się w słowie sługi. W słowie sługi jego, w słowie sługi Elizeusza. Nie mówi, że ty mi powiesz. To jest wielka tajemnica i wielkie błogosławieństwo. I jeszcze raz to powiem, mówiłem wiele razy, że jak jeden twój brat bez przyczyny powie ci, znienacka, zważaj bracie, nie rób tego. Nie powiedz, że nie lekceważ go, ale zrób to. Może go wysłał Pan. Zrób to. Będziesz żałował, jak tego nie zrobisz. I będziesz żałował bardzo. Bo cię informuje Bóg. Przez kogo? Przez Jego sługę. On mi powie. On, Pan to powie tobie. Ale nie powie ci przez króla niewiernego, ale przez sługę, który cię miłuje. Jaki jest ważny moment, abyś przekonywał się temu, który cię miłuje, ale w prawdzie, a nie z korzyścią, bo jest miłość krewna, jest miłość z korzyścią, jest miłość cielesna, jest miłość ludzka. Nie taka miłość, ale z miłością Bożą. Przekonuj się słudze Bożemu, który poróżnia się przez miłość Bożą. Kocha cię i słudzy go miłują. Nie są wierni, ale go miłują. I został przekonany. I to jest cały dzisiejszy przekaz. Abyś przekonywał się temu przekazowi, który ci przesyła Bóg. Przez tego najmniejszego, nic nieznaczącego brata albo siostrę, bo za nim jest sam Chrystus, schowany. Ja nie chcę, aby mi powiedział o największy prezbiter, największy pastor, co mam zrobić. Ja chcę się go zapytać, pomodlę się i być może mi przemówi Bóg, ale jak mi przemówi najmniejszy brat albo siostra, wiem, że to jest Słowo Boże. Wiem, że to pochodzi od Boga, bo z tyłu za najmniejszym i najsłabszym bratem jest sam Jezus Chrystus. I podejmuje decyzję i idzie. Poszedł do Jordanu, zanurzył się w Jordanie, raz, drugi, trzeci, wierzy i ma nadzieję. Wierzy, jest posłuszny i ma nadzieję. I za 7 razem staje się to. Było potrzebne 7 razy. 7 razy. Dlaczego? Bo tak powiedział Pan. 7 razy nie starczyło raz. Dlaczego? Nie jest Bóg, że może zrobić po raz. I Eliasz też się 7 razy pomodlił. I kiedyś poszedł król do Elizeusza i powiedział, strzelaj. I strzelał 3 razy. Dlaczego zatrzymałeś się? Zatrzymałem się. 3 razy zwyciężysz i później przegrasz. I Chrystus, wiecie, co mówi? Chcę, abyście się modli i abyście nie upadali na duchu. Ile razy? Nie upadaj na duchu. Pomodliłem się raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Modlę się i nie wysłuchuje mnie Bóg, ani cię nie wysłucha. Bo modlisz się i chcesz, aby to się stało teraz. Bóg nie jest Bogiem teraz. Bóg jest teraz i kiedy ja chcę, nie kiedy ty chcesz. Nie działa Bóg, kiedy ja chcę i w jaki sposób ja chcę. Bóg działa, jak chce On i kiedy On chce. I to przyjmuje. Pójdę, pomodlę się. Bóg nie zrobi nic, odejdę. Za darmo przychodzisz. Bóg nic nie zrobi w taki sposób. Pójdę, pomodlę się, będę trwał, uzdrowi mnie i będę Go wychwalał, aby przyjdzie i aby mnie porwał.
Nie przychodzimy, abyśmy byli uzdrowieni i abyśmy odeszli. Przychodzimy, abyśmy byli uzdrowieni i aby było wychwalone imię Jezusa Chrystusa. Imię Boga. Uzdrowił mnie Bóg dużo razy. 2, 3, 4, 10 razy. 76 lat mam. Wiesz, ile razy mnie Bóg uzdrowił? A ciebie ile razy uzdrowił? Chwała naszemu Panu. Halleluja. I ile jeszcze będzie mnie uzdrawiał? Ile chce? I nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak On chce. I za 8 razem wychodzi nowe ciało, nowe serce, nowy duch. Wszystko zmienił. Nowe ciało, bez trądu. Nowe serce. Chciał wolę Boga. Nowego ducha, uniżony duch. Dlaczego? Skąd to wiesz? Bo od razu nie uciekł, nie odjechał, tak jak tamtych 9, którzy zostali uzdrowieni z trądu i odeszli. Tak jak jeden, który został uzdrowiony z trądu, powrócił, i aby podziękować i pokazać wdzięczność swoją, tak jak znał. Jak powrócił, Neeman, Elizeusz wyszedł i przyjął go. Chodź do mojego domu teraz. Chodź, bo cię pobłogosławił Bóg, bo jesteś błogosławionym Boga, bo jesteś wierny, bo jesteś posłuszny. Chodź teraz do mojego domu. Przyszedł i mówi mi, powiem ci coś. Ile chcesz, żebym ci dał darów? I Elizeusz powiedział coś, poważny przekaz. Nie ja, Pan cię uzdrowił. Dary nie dawaj mi, ale Panu. W imieniu Twoim wykonywaliśmy wiele cudów. Idźcie precz, wy, którzy pracujecie dla nieprawości. Nie ja, ale Pan. No ale dam ci, co chcesz. Nie chcę! Dlaczego? Bo ja tego nie zrobiłem! Jak ja bym to zrobił, to bym chciał. No ale ja to nie zrobiłem tego. Kto to zrobił? Pan to zrobił! I trwał przy tym. Bo był wdzięczny za to, co się stało w jego życiu. Nie przyjmuję darów. Nie. Dary. Nie przyjmuję darów. I nie wziął. I wtedy powiedział mu coś, co jest objawieniem. Chcę, abyś mi coś pozwolił. Wezmę z sobą ziemi, ile udźwignie para mów. Bo od tego momentu będę służył i będę składał ofiary całopalne prawdziwemu Bogu. I skąd wiedział o ziemi? Wiecie, jak czytałem o tym, zdziwiłem się. To powiedział Mojżeszowi. Otwórzcie, jak chcecie. 2 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 22 werset. Jak mu dał i rzekł Pan do Mojżesza, tak powiesz do synów izraelskich. Widzieliście, że z nieba z wami mówiłem. Nie czyńcie sobie żadnych bogów obok mnie, ani bogów ze srebra, ani bogów ze złota nie czyńcie sobie. Ale co macie robić? Uczynisz mi ołtarz z ziemi. I ofiarujesz na nim, na ziemi, twoje całopalenia i twoje ofiary pojednania z owiec twoich i z bydła twego, na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje. Ołtarz z ziemi uczyń. Nie chcesz złota, srebra, nie! Czyli Bóg nawet, bracia i siostry, jest uniżony. I nawet Bóg jest uniżony. Nie chcesz złota, Elizeuszu. Nie. Mogę wziąć ziemi. Weź, ile chcesz. Bo na tej ziemi, objawienie Boże, chcę na tej ziemi uwielbiać i ofiarować całopalne ofiary Bogu. Ale powiem coś jeszcze. Jak gdy władca mój wstępuje do świątyni Rymona, aby tam odkładać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rymona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rymona, niech Pan będzie pobłażliwy dla mojego sługi w tej jednej sprawie. I myślałem dzisiaj, jak to czytałem, ja bym co odpowiedział mu?
Nie rób tego! Nie, nie rób tego. Przecież ci pobłogosławił Bóg. Elizeusz jednak robi to, co chce Bóg. Ani tak, ani nie. Dlaczego? Bo ufa, że Bóg go będzie prowadził. Co ja mam ci powiedzieć, co masz robić? I nawet nie wiesz. I powiedział do niego. Nie powiedział, że nie szkodzi, rób to. Nie powiedział, nie, nie rób tego. Idź w pokoju, odpowiedział. Jak mi się to podoba, jak to czytałem i zrozumiałem. Nie powiedział mu poznania, wiedzy. Nie wiedział. Nie powiedział mu jednak to, co wiedział. Poznanie, ale zostawił go, bo zaufał, że od tego momentu Naaman będzie prowadzony przez Boga. Jaką poważną rzeczą jest, abyśmy byli prowadzeni przez Ducha Świętego. Ale abyśmy też wiedzieli, nie jestem prowadzony ja tylko przez Ducha Świętego, ale też moja żona. Nie jest prowadzona tylko moja żona i ja, ale i moje dzieci są prowadzeni przez Ducha Świętego. Nie tylko nasza rodzina, ale moi braci i siostry, wszyscy. Bo widzę ich owoc, ich wynik. Widzę ich uniżenie. Widzę ich zmianę. Widzę łaskę Boga w ich życiu, jak zaczął czynił Bóg, jak zaczął Bóg wykonywać łaskę Naamanowi, nie zakończy tego i mówi coś pięknego apostoł Paweł i kończę. Ten, który zaczął dobre dzieło w tobie, on to zakończy aż do dnia, w którym nas porwie. Czyli więc, co ja robię z tobą? Nic. On zaczął dobre dzieło z tobą, widzę. Zakończy to. I z tobą, i ze mną. I z tamtym drugim. I z tamtą trzecią osobą. Bo to widzę. Zaczął dobre dzieło. Uniżył się. Był posłuszny. Bóg zadziałał. Bóg go uzdrowił. I teraz tego nie będzie mógł uczynić Bóg. I powiedział mu, idź w pokoju. I ja wszystko wykonam. Bracia i siostry, jest to piękna rzecz. Piękny przekaz i nauka Naamana. Jaki jest przede wszystkim przekaz? Przekonujcie się w głosie swojego sługi. Bo sługa go miłuje, bo jest dobrym panem, miłym panem. Nie jest twardy, nie jest groźny, bo sługa powie, idź sobie. Jest przekonywany w głosie swojego sługi, swojego niewolnika. I my przekonowujemy się w głosie sługi Bożej. Ja nie mówię o samym sobie, ja mówię o tym najmniejszym i nic nieznaczącym bracie, bo z tyłu za takim bratem i siostrą jest schowany Jezus Chrystus, który jest Synem Boga Żywego. Amen! Alleluja!